Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa na tym spotkaniu, który rozpoczyna serię imprez towarzyszących wystawie Goi, Goya Fizjonomista, tak jest ona zatytułowana. W tej chwili gości ona w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Wydało nam się, że
przybliżenie świata Goi, jego prac, tego, co działo się w tych czasach, jak wyglądało to, co wywoływało dzieło Goi. A więc, że wydało nam się, że po to, by to wszystko wyjaśnić, po to, by stworzyć odpowiednie otoczenie, to wśród tych imprez towarzyszących przyda się nam, by przybliżyć również inne zagadnienia. I tak uznaliśmy, że pierwsze spotkanie, pierwsze wydarzenie dotyczyć będzie świata, epoki, w której przyszło żyć Goi. A jeśli chodzi o te czasy, to pozwalają nam one na to, by lepiej, głębiej wejść w pracę tego Aragończyka. Mamy tę przyjemność, że nasze zaproszenie przyjął pan Tomasz Miłkowski, który jest chyba jednym z najlepszych w Polsce znawców czasów, owych czasów i tego, co działo się w historii Hiszpanii. Pan Tadeusz, profesor Tadeusz Miłkowski jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Zajmuje się właśnie kwestią historii Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej i od dawna już poświęca swoją uwagę temu, co wiąże się z historią, a właściwie z konkretnymi aspektami historii, jak na przykład w ramach jego zainteresowań znajdują się migracje, sprawy społeczne i tak dalej. Myślę, że nie będę zabierać czasu, przekażę mu zaraz głos. Wydaje mi się bowiem, że trudno jest przedstawić kogoś, kto był opiekunem ponad 100 prac magisterskich, poświęconych różnym wydarzeniom, z których właściwie każde mogłoby być przyczynkiem do takiego spotkania jak nasze dzisiejsze. Panie profesorze, bardzo mi miło powitać. Cieszę się, że goszczę tu mojego kolegę z Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnych bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj jako no, z zadaniem przedstawienia tej epoki, długiej epoki, w której żył Goya. Rzeczywiście jest to zadanie no, troszkę trudne z tego powodu, że Goya po pierwsze długo żył, a po drugie, że no, gdyby się urodził na przykład na początku wieku XVIII i zmarł pod jego koniec, no to tych wydarzeń tak naprawdę ważnych w tym momencie w dziejach Hiszpanii trochę było, ale nie tyle, ile w okresie, w którym, późniejszym okresie, w którym żył. Postaram się no, przedstawić te najważniejsze rzeczy, ale no, trzeba zrozumieć, że muszą Państwo zrozumieć, że naprawdę tak wiele się działo. Jeżeli jeszcze chcę to zrobić, będę chciał to chociaż troszkę wspomnieć, co się działo w tym momencie w Polsce. Więc oczywiście będzie to, zmuszony jestem do pominięcia wielu spraw. Inaczej byłoby to po prostu zbyt dużo faktów, dat, nazwisk. Będę starał się tego uniknąć. Tutaj widzimy na początek jeden z pierwszych autoportretów Goi. Wiek XVIII, w którego połowie Francisco Goya się urodził. W dziejach Hiszpanii był to bardzo dobry wiek. Po zapaści politycznej, gospodarczej, społecznej w wieku XVII, wiek XVIII dla Hiszpanii oznacza odrodzenie. Olbrzymi wzrost gospodarczy, ludności, bardzo duży wzrost. I to już się zaczęło na samym początku wieku, pomimo trwania wojny sukcesyjnej
o koronę hiszpańską pomiędzy kandydatem habsburskim, austriackim po wymarciu hiszpańskiej linii Habsburgów, a kandydatem, który wygrał, czyli przedstawicielem Bourbonów. Już w czasie tej wojny pod koniec było widać wzrost gospodarczy. To najlepiej wskazuje na to, że po pierwsze właśnie z jakiego punktu Hiszpania startowała w wieku XVII, z jakiego kryzysu gospodarczego i społecznego, a z drugiej strony, że jednak te reformy pierwsze burbońskie od razu zaczęły przynosić efekty bardzo pozytywne. Polska w tym czasie, no niestety, ale mamy do czynienia z czymś odwrotnym. To znaczy dla Polski wiek XVIII jest wiekiem bardzo, bardzo złym. Ponieśliśmy, podobnie jak Hiszpania, różne klęski w wieku XVII, szczególnie w jego połowie, ale potem nie nastąpiło odrodzenie, tak jak w Hiszpanii. Mamy na tronie dynastię Sasów, która no, nie jest za bardzo zainteresowana, nie stanowi tutaj nasz kraj głównego punktu zainteresowania tej dynastii, a trzeba powiedzieć jasno, że również warstwa rządząca Polską, czyli nasza szlachta, no, przynajmniej przez pierwsze pół wieku, jeżeli nie więcej, po prostu nie będzie pełniła tych funkcji, które powinna. No, znamy to powiedzenie: za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. I tak to się właśnie, tak to właśnie wyglądało, jeżeli chodzi o szlachtę. Czyli tą warstwę rządzącą krajem. Taki przykład tej sytuacji to, jak wyglądała Polska, no w pewnym momencie faktycznie już na początku wieku XVIII przestała być suwerenna, to wojna północna, która toczy się mniej więcej w tych samych latach, co wojna o sukcesję hiszpańską, a w której Polska przez długi okres czasu nie bierze udziału formalnie, a armie obce albo nieobce, bo mamy króla Sasa, przez całe terytoria nasze przechodzą, niszczą. Te zniszczenia porównywalne są do zniszczeń z czasów potopu szwedzkiego. Jeżeli się jeździ po kraju, po Polsce, to jeżeli spotyka się jakieś ruiny i przewodnik informuje, że zostały zniszczone przez Szwedów, to niekoniecznie jest to potop szwedzki. W wielu przypadkach są to zniszczenia z czasów wojny, w której formalnie przez większość czasu nie braliśmy udziału, a co z tego armie tutaj obce po naszym terytorium hasały. Tak to wyglądało. Po 1714 roku na terenie Hiszpanii aż do wojny z Francją nie było wojen. Hiszpania nie toczyła wiele wojen w tym okresie, ale wszystkie one toczyły się poza terytorium Hiszpanii. No, jeżeli weźmiemy próbę odbicia Gibraltaru, to tylko w zasadzie to można dodać tutaj, znaczy uznać za wojnę toczoną na terytorium Hiszpanii. W połowie wieku ma miejsce wojna siedmioletnia. Goya ma wtedy 10 lat, kiedy wojna się ta zaczyna. Jest to ciekawy konflikt, bo pierwsza faktycznie wojna światowa, dlatego że działania toczą się nie tylko na jednym kontynencie, ale toczą się oprócz Europy, w Ameryce Północnej, na terenie dzisiaj Kanady i Stanów Zjednoczonych, toczą się w Indiach, na Karaibach. Hiszpania w tej wojnie traci jako sojusznik Francji Florydę, ale odzyskuje Minorkę, którą utraciła w czasie wojny sukcesyjnej. To i te próby odzyskania Gibraltaru nieudane. Gdy Goya ma lat 20, w Hiszpanii wybuchają jedyne większe rozruchy, jakie miały miejsce przez cały wiek XVIII od zakończenia wojny sukcesyjnej od 1714 roku. Tak zwany motin de Esquilache, zamieszki Esquilache, nazwisko ministra przywiezionego przez Karola z Neapolu. Mówiąc w największym skrócie, próba ze strony przeciwników reform, ze strony reakcji, tak to nazwijmy, no, zahamowania tych reform. Do spiskowców należeli bardzo znani jezuici. Nie zakon jako całość, ani nawet jego najważniejsi przedstawiciele, ale no, takie osoby, które były powszechnie znane, kaznodzieje,
I to spowodowało, że w ramach represji zakon jezuitów został zlikwidowany. Zresztą potem naciski na papieża został zlikwidowany we wszystkich krajach katolickich. Przetrwał w dwóch krajach, które katolickie nie były, ale z różnych powodów odpowiadało władcom tych krajów zachowanie na ich terytorium zakonu jezuitów, czyli Rosja i Prusy. Tak to wyglądało. Czyli rok 1766. Goja ma lat 20. Rok wcześniej w Polsce królem zostaje Stanisław August Poniatowski, 1764 rok. No i mamy okres, w którym jakby wreszcie nasze warstwy rządzące, nasze warstwy kierujące krajem zdają sobie sprawę, w jakiej sytuacji znajduje się Polska. Próby reform. Tu mamy mapę Polski jeszcze sprzed rozbiorów. Tak wyglądała Rzeczpospolita właśnie w momencie objęcia tronu przez króla Stanisława. Ale początkowo to wygląda bardzo źle. 4 lata po objęciu tronu w 1768 na podstawie porozumień podpisanych przez polski Sejm Polska staje się faktycznie suwerennym, przepraszam, przestaje być państwem suwerennym, już nie faktycznie, ale zgodnie z dokumentami podpisanymi z Rosją i staje się po prostu protektoratem Rosji. W roku 1772 ma miejsce pierwszy rozbiór Polski. Tutaj widzimy Polskę właśnie już po pierwszym rozbiorze. No, utrata, jak łatwo zobaczyć, Pomorza, bardzo ważna. Potem następne rozbiory, które już nie będę pokazywał, ale mapy, ale no, ten pierwszy rozbiór to był oczywiście początek tego wszystkiego, całej tej sytuacji, która doprowadzi w końcu do tego, że państwo polskie przestanie istnieć. Co się dzieje w tym czasie z Goją? Goja w latach 1771, czyli tuż przed pierwszym rozbiorem Polski, udaje się do Włoch. Problem jest taki, że Goja próbował zdobyć stypendium i to stypendium nie zdobył Akademii Świętego Ferdynanda. Tu trzeba wyjaśnić jedną rzecz. To były czasy nie tylko przed internetem, ale przed bibliotekami narodowymi, zanim biblioteki narodowe powstały, przed masowymi wydaniami książek, reprodukcji. Jeżeli artysta chciał poznać dzieła sztuki, no, nie było innego sposobu, jak udanie się do miejsc, gdzie te dzieła sztuki można było obejrzeć. Nie było jeszcze Muzeum Prado funkcjonującego, tak jak to znamy dzisiaj. Były prywatne kolekcje, z których Goja korzystał. Wiemy, jakie to były kolekcje, najpierw w Saragosie rodzinnej, potem w Madrycie. No ale żeby poznać inne dzieła malarskie, trzeba było się udać najlepiej do Włoch. No, dlaczego do Włoch? No, z tego prostego powodu, że chociażby dzisiaj UNESCO w katalogach zbiorów sztuki, połowa katalogów całego świata, To są te rzeczy, które połowa rzeczy znajdujących się w tych katalogach UNESCO to są rzeczy znajdujące się we Włoszech, w Italii. Więc oczywisty to był cel podróży i dlatego też ludzie interesujący się sztuką lub po prostu przyszli albo już tworzący artyści no, musieli się udać do Włoch. Ale udaje się bez stypendium. Nie uchodzi za zdolnego kandydata na malarza. Musi sobie to wszystko sam załatwić. I no, tak się składa, proszę Państwa, tutaj widzimy rysunek. Tak się składa, że zamieszkuje w domu polskiego malarza Tadeusza Kuntze. Wynikało to z tego, że Tadeusz Kuntze, urodzony w Zielonej Górze i tworzący w Polsce i we Włoszech, do Polski najpierw w Polsce, potem znalazł się we Włoszech, ale jeszcze do Polski kilkakrotnie przyjeżdżał, tak dostawał zamówienie albo jeżeli chodzi o kościoły, albo zamówienia prywatne arystokratów. Był zaprzyjaźniony z hiszpańskimi malarzami, którzy w owym okresie działali we Włoszech. To jest, ci ludzie się przenosili. To była taka no, dość kosmopolityczna elita, która pracowała tam, gdzie można tam było pracę dostać. I oni pracowali we Włoszech, konkretnie Kuntze, jego hiszpańscy przyjaciele w Rzymie i w okolicach Rzymu. Ale część z nich potem wróciła, ale nie tylko wrócili oni, ale inni malarze jak Menks na przykład przyjechała do Hiszpanii.
w późniejszych latach, kiedy powstawały te wszystkie budowle, które znamy, jak chociażby Pałac Królewski, kiedy po prostu mogli dostać pracę właśnie w samej już Hiszpanii. Tak to wyglądało. Mamy tutaj rysunki. Tadeusz Kuncę oprócz tego, że malował, przypominam, ołtarz w kościele Wizytek w Warszawie, ołtarz w kościele na Skałce w Krakowie, wiele innych, no już nie głównych ołtarzy w kościołach w Polsce, no i cała, bardzo dużo malarstwa w kościołach i pałacach Rzymu i okolic, bo to było te główne miejsca, w których tworzył. Ale również rysował. Przywoził, szczególnie jak jechał do Polski, rysował tam różne rzeczy. To jest taka kolekcja pokazująca życie Żydów polskich. Tutaj mamy ślub żydowski. Dlaczego to pokazuję? Dlatego, że w pracy doktorskiej, której recenzentem byłem przed paru laty, autorka tej pracy, pani Kamila Szparkowska, uważała, że można pewne podobieństwa w rysunkach Kuncę, które on przywoził, bo on liczył po prostu, Kuncę liczył na sprzedaż tych rzeczy jako no, takiej egzotycznych obrazków z dalekiej Polski. Pewne rzeczy można, pewne inspiracje można znaleźć we wcześniejszych pracach rysunkowych Goi. Tutaj mamy inną scenkę. Te rysunki zostały specjalnie wybrane, nie chcę w tej chwili już wchodzić w szczegóły, dlatego że przypominają pewne rysunki Goi. Niestety rysunki Kuncę, duża kolekcja po prostu zaginęła w czasie wojny. Nie wiadomo, prawdopodobnie została zniszczona, część z nich znamy tylko z reprodukcji przedwojennych. Tak to wyglądało. Sama rodzina może jest, wiem, że tu jest kazanie, a zresztą predicador, tak to zostało ładnie nazwanie, więc sama rodzina może wspomnę, wiem, że to jest troszkę daleko od Goi, ale jest to rzecz mało znana, ale niesłychanie ciekawa. Mianowicie córka Kuncę, Izabela, wyszła za mąż za syna malarza włoskiego, przepraszam, malarza hiszpańskiego, z którym Kuncę współpracował we Włoszech. I w efekcie czego oni wrócili do Hiszpanii, wrócili, w zasadzie to trudno powiedzieć, bo zarówno ten Hiszpan José de Madrazo, jak i Izabela urodzili się we Włoszech, gdyż tam pracowali ich rodzice, ale przyjechali do Hiszpanii w 1815 roku i potem no, po prostu ich dzieci, wnuki, no, to jest cała olbrzymia rodzina artystów, również kobiet, żeby nie było wątpliwości, przede wszystkim Federico Madrazo i Kunc, czyli ten człowiek, który zorganizował nowoczesne Muzeum Prado. Z innych osób no, można wymienić Cecilię Kuncę, która wyszła za mąż za Mariano Fortuny, malarza z Reus, i ich syn, również Mariano Fortuny i Kuncę, no, bardziej znany jako twórca strojów niż malarz, chociaż również malował. Nawiasem mówiąc, od czerwca chyba będzie wystawa w Muzeum Stroju w Madrycie. Teraz jest w Walencji, poświęcona właśnie temu młodszemu Mariano Fortuny i Kuncę. Tyle o rodzinie Kunców. Może jeszcze, o tutaj rysunek, ten po prawej, proszę Państwa, to jest Goya, a po lewej to jest rysunek Kuncę. Tak to dobrze. Wracam do Hiszpanii. No niestety w Hiszpanii koniec tego wspaniałego wieku. Co się dzieje? No, zmiana na tronie nie miała takiego znaczenia jak inne wydarzenie poza Hiszpanią. W 1788 umiera Karol III, jego miejsce zajmuje Karol IV. No, mówiąc łagodnie, bardzo słaby władca, szczególnie w porównaniu z Karolem III, tym wielkim reformatorem. Pewnie nic by się złego nie stało, gdyby sytuacja na świecie była i w Europie była spokojna. On by sobie rządził. No, Ferdynand VI przez ostatnie lata w połowie wieku rządzący Hiszpanią, przez ostatnie lata był chory umysłowo po śmierci małżonki Barbary de Braganza. Nic się nie stało, bo też całe szczęście nie było jakichś wielkich konfliktów, które by zagrażały Hiszpanii zewnętrznych i wewnętrznych. I rządziła jego ekipa i nic się złego Hiszpanii nie stało. Ale tutaj mamy
wydarzenie we Francji, rok po objęciu tronu przez Karola IV, rewolucja francuska. Mamy sytuację, w której wszystko po prostu się zmienia. Początek nowej epoki. Epoki, która w moim przekonaniu trwa do dzisiaj, no tak dzieli się, dzieje tak bardzo ogólnie ostatnich wieków na te trzy wieki historii współczesnej, XVI, XVII, XVIII wiek, no i potem wiek XIX, XX. W moim przekonaniu coraz bardziej widać, że ten wiek XIX i XX, który możemy w skrócie nazwać wiekiem liberalizmu, no to była, bo chyba na naszych oczach się to kończy powoli, pewnie to będzie trwało jak wszystkie takie procesy. W każdym razie no, to były te dwa wieki, nie jeden wiek, tylko dwa wieki. Właśnie w takim okresie przełomu, żył i tworzył Goya. Hiszpanie mają osoby rządzące, oczywiście pierwsze decyzje Hiszpanii, wstrząśniętej tym, co się dzieje we Francji, ograniczenia kontaktów z Francją, zakaz przesyłania książek, dymisje tych ministrów, którzy wprowadzali reformy. No i pytanie zasadnicze, co zrobić? Czy kontynuujemy ten sojusz rodzinny, bo tak był nazywany, pacto familiar Bourbonów, czyli nieważne, kto rządzi we Francji, ważne, że to jest nasz sojusznik. Na tym sojuszu przez cały wiek bardzo dobrze wychodziliśmy, więc kontynuujemy sojusz. Czy też no, nie możemy uznać obalenia monarchii i musimy przystąpić do sojuszu antyfrancuskiego, antyrewolucyjnego. Sprawa zostaje rozstrzygnięta w momencie stracenia Ludwika XVI. No tutaj jakby Hiszpania, rządzący Hiszpanią uważają, że już nie ma żadnego wyboru, że trzeba stanąć przeciwko Francji. W tym samym roku, proszę Państwa, jest to bardzo taki ważny rok z różnych powodów. Akurat się tak to zdarza często, że jeden rok, a wiele bardzo ważnych wydarzeń, no chociażby 1492, no niewiele ważnych wydarzeń. Tutaj mamy objęcie faktycznej władzy przez Godoya. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, nie będę musiał tutaj specjalnie o nim opowiadać, czyli ten kochanek królowej, chociaż niektórzy twierdzą, że nie był, no człowiek, który będzie Hiszpanią rządził z przerwami przez 15 lat, 1792 do 1807 roku. Tak wygląda, jest to, aha, jeszcze powiem, że wszystkie tutaj portrety, które przedstawiam, to są zarówno Goi, jak i przedstawiające Goje, jak i różne znane osoby z tego okresu, to są dzieła samego Goi. A więc Godoy, 1792, rozpoczyna swoje rządy w Hiszpanii. Jeżeli chodzi o Polskę, może tak na chwilkę wrócę, tu jest jego, a może tylko skomentuję ten obraz. To jest wojna, która wybucha, znaczy upamiętnienie wojny, która wybuchła z Francją, a dokładnie mówiąc Hiszpanie zaatakowali Francję, chcąc odzyskać to, co Katalończycy nazywają północną Katalonią, czyli ten niewielki, ale jednak ważny obszar, który został odebrany przez Francję w połowie wieku XVII, Roséillon inaczej nazywany, chociaż to nie chodzi tylko o Roséillon, tam jest kilka tych znaczy różne nazwy noszą te obszary. Początkowo ofensywa się udaje, ale potem Francuzi najpierw przeprowadzają kontrofensywę w kraju Basków, zajmują cały kraj Basków, czyli zaczynają się wojny na terenie Hiszpanii, których nie było od 1714 roku, a potem również odbijają te tereny na obszarze Katalonii. Kończy się to wszystko zawarciem pokoju i Godoy otrzymuje tytuł księcia pokoju. To jest właśnie obraz, który ma upamiętnić ten tytuł, który mu został przez królów nadany. Tak to wygląda. Czy to było rozsądne, że Hiszpania poszła na tą wojnę z Francją? No powiem w skrócie. Anglia w tych latach przeprowadza największą redukcję w dziejach od XVI wieku aż po czasy likwidacji imperium, największą redukcję zbrojeń, uznając, że to, co się dzieje we Francji, spowoduje całkowity chaos w tym kraju i ten największy przeciwnik Anglii po prostu zostanie na wiele lat wyłączony z rywalizacji.
Tak, i przeprowadzili olbrzymią redukcję zbrojeń, no i potem musieli się szybko dozbrajać, tak jak już w innych okolicznościach było w latach 30. XX wieku po dojściu Hitlera do władzy. Także no, tutaj ta decyzja zaatakowania Francji no, była błędem, ale takie błędy popełniali znacznie mądrzejsi politycy w tym okresie, no, nie spodziewając się tego, co z Francją się stanie, nie spodziewając się samego zjawiska, fenomenu Napoleona, powszechnej mobilizacji. Tak to wyglądało. Ale miałem wspomnieć o Polsce. W Polsce ostatnie rozbiory 1793-95, ale co się stało wcześniej? Już taka próba ostatnia, ale bardzo odważna, przeprowadzenia reform. Czyli wykorzystując właśnie, bo to jest ważne, wykorzystując sytuację w Europie, zamieszanie spowodowane rewolucją francuską i wszystkie wydarzenia, które mają miejsce, bo to nie tylko była wojna, ta wojna hiszpańsko-francuska, polscy reformatorzy próbują przeprowadzić reformy, które uratują kraj. Sejm czteroletni, konstytucja 3 maja 1791, czyli na rok przed tą wojną francusko-hiszpańską, rozbiór drugi, potem insurekcja kościuszkowska 1794 i na koniec trzeci rozbiór. Dokładnie te lata, w których toczy się ta wojna pomiędzy 1792, początek, 5, zakończenie, wojna Hiszpanii z Francją. Jaka jest tego dla Hiszpanii lekcja? No, Hiszpanie dochodzą do wniosku, że w zasadzie no, są skazani na sojusz z Francją, że Anglia daleko i zagraża posiadłościom hiszpańskim, Francja tym posiadłościom nie zagraża, a więc trzeba się jednak z tą rewolucyjną, czy już napoleońską Francją dogadać. Dobrze, jeszcze może zakończę jedną rzecz, to jest ważna rzecz związana z Napoleonem i z Polską. 1797, dwa lata po zakończeniu wojny i po drugim rozbiorze, trzecim rozbiorze, powstają polskie legiony, czyli ta zaczyna się epopeja napoleońska Polaków. Co się dzieje z Goją? Proszę Państwa, Goja, tu jest Jovellanos, jeden z najważniejszych reformatorów, o nim jeszcze wspomnę, przyjaciel Goi. Ja może przesadzam, ale mi się wydaje, że widać tych, jak się te obrazy ogląda, zna się historię tego czasu, widać kogo Goya lubił, a kogo nie lubił i tu dla mnie jest przykład tego właśnie osoby, którą ewidentnie lubił i tak go przedstawił. Może przesadzam, ale tak mi się wydaje. Jovellanos zostanie na krótko przywrócony do władzy, jeżeli tak można powiedzieć. Jest w 1798 roku Godoy zostaje odsunięty. To jest ważna rzecz, ale najpierw co się stało przed tym rokiem, jeżeli chodzi o naszego bohatera, czyli Goję. Goya przeżywa olbrzymi kryzys połączony z chorobą. To są lata, no dokładnie też te lata, o których mówię, lata wojny, lata również tych wydarzeń dramatycznych w Polsce. 1792-1793. Teraz może ja tutaj mam, o właśnie, to jest portret troszkę późniejszy, ale sprzed 1800 roku, autoportret. W większości prac na temat Goi jest mowa o tej chorobie, którą są różne próby ustalenia, co to była za choroba. Wiadomo, że skończyła się utratą słuchu przez Goję, ale ja spotkałem prace również, które troszkę bardziej dokładnie tym okresem się zajmują na podstawie no, tego, co pozostawił Goya, przede wszystkim listów do przyjaciela z lat jeszcze no, dzieciństwa, szkoły z Saragosy. Wygląda na to, że przed chorobą był jeszcze wcześniej kryzys jakiś psychiczny ze strony Goi. Goya opuścił fabrykę Real de Tapices, czyli tą fabrykę gobelinów w Madrycie, bez pozwolenia szefa fabryki, który pisał potem do władz, no, skarżąc się, że Goya nie wykonuje poleconych mu zadań. Goya uzyskał oświadczenie lekarskie, w którym stwierdzono, że jest chory, ale wyglądało, że w tym momencie to tak, no nie wiadomo, czy on był jeszcze w tym momencie chory, raczej to wyglądało na troszkę
symulowaną chorobę, ale rzeczywiście potem już następuje ta bardzo poważna choroba, mająca olbrzymie znaczenie dla dalszej twórczości. Goya do tego czasu, muszę o nim powiedzieć jednak parę słów, był człowiekiem, który w tych listach właśnie, które bardzo najlepiej mówię o nim, był takim człowiekiem, który nie za bardzo był naprawdę zainteresowany tym, co tworzył. Znaczy, on głównie opisuje tam polowania, w których bierze udział, był zapalonym myśliwym. Również bardzo lubił koridę i w zasadzie te listy do przyjaciela, jeżeli pisze o dziełach sztuki, to wymienia, ile dostał pieniędzy za namalowanie jakiegoś obrazu czy stworzenie tych wzorów dla gobelinów i tym się chwali. No, ewidentnie, że to on sam to pisze, uważał się za rzemieślnika, nie za artystę, tylko za rzemieślnika. To wszystko się zmieni właśnie pod wpływem zarówno osobistym tej jego choroby, jak i wydarzeń, które będą miały miejsce w Hiszpanii. Dokładnie w tym samym czasie. Tak nawiasem mówiąc, dodam tutaj, patrzę, czy nie. Nie. Więc fabrykę tą, która produkowała gobeliny, ona funkcjonuje do dzisiaj i można ją zwiedzać w Madrycie. Bardzo jest to ciekawe. Nie wiem, czy Państwo, może powiem o jednej rzeczy, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ja o tym się dowiedziałam dopiero niedawno na wystawie Arrasów, czyli naszych tych gobelinów na Wawelu, była duża wystawa. Pani kustosz opowiedziała, że restauracja tych gobelinów to nie jest tak restauracja obrazu, gdzie coś się domalowuje, tylko potrzeba każdą z tych nici po prostu uprać i na nowo złożyć taki gobelin. No byłem, muszę powiedzieć, wstrząśnięty, jaka to jest praca, proszę Państwa. Ale dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o gobeliny. Mówiłem już o przyjacielu Jovellanosie, który po tej chorobie, Gaspar Melchior Jovellanos, który po tej chorobie właśnie na krótko wraca, na niecały rok wraca do władzy w Hiszpanii, po odsunięciu Godoya, i to właśnie w tym okresie załatwia, proszę Państwa, tak można powiedzieć, nieładnie, ale jednak załatwia tytuł malarza nadwornego. W 1789 Goya został malarzem nadwornym dzięki wstawiennictwu Jovellanosa, a 10 lat później został pierwszym malarzem nadwornym, czyli premier pintor de Camara w 1799. Powtarzam, te związki z reformatorami były bardzo duże i po prostu przyjaźnie również z autorami sztuk teatralnych, szczególnie właśnie Moratin na przykład, czyli taka elita polityczno-kulturalna Hiszpanii, do której Goya po prostu w pewnym momencie zaczął należeć. Tak to wyglądało. To dokończę o Goi. Kiedy uczestniczyłem przed paroma laty w obronie pracy właśnie pani Kamili doktorskiej poświęconej Kuntze, byłem oprócz tego stresu, który miałem, bo tam były najwybitniejsze osoby zajmujące się Goją i tym okresem malarstwa hiszpańskiego i włoskiego, ale mogłem też różne rzeczy się po prostu zapytać. W wielu książkach jest taka powtarzana, że Goya, gdyby zmarł wskutek tej choroby, która go dopadła w latach 1792-93, to byłby w ogóle nieznany. Ja zapytałem się właśnie szanowne towarzystwo wtedy, bo rzeczywiście pani Przyckiem, tam pani Manuela Mena, dzisiaj już na emeryturze, ale to główny kustosz tego okresu i obrazów Goi i dzieł Goi w Muzeum w Prado. Na to moje pytanie, czy zgadza się z tym, że gdyby Goya zmarł wskutek tej choroby, to byłby znany tylko historykom sztuki, odpowiedziała jeszcze dobitniej. Powiedziała, byłby znany historykom sztuki XVIII wieku. A więc tu jest rzeczywiście ta przemiana. Z drugiej strony Państwo rozumieją, że łatwo znaleźć jakieś zapowiedzi tego geniusza w tych dziełach wcześniejszych. I większość autorów prac o Goi to robi, znaczy szuka tych źródeł tej późniejszej twórczości, w tej twórczości wcześniejszej. No ale dobrze, zostawmy to. Ten wykład jest o historii bardziej niż o Goi, ale to trzeba powiedzieć. 1792 rok, powiedziałem, że ten rok bardzo ważny.
Mamy już faktycznie świat, początki globalizacji. 1792 rok, proszę Państwa, to koniec podboju Indii przez korporacje, przez kompanię wschodnioindyjską. To nie Anglia podbiła Indię, Indie te olbrzymie Indie z dzisiejszym Pakistanem i Bangladeszem. To podbiła korporacja. Anglia dopiero w drugiej połowie XIX wieku znacjonalizuje kompanię wschodnioindyjską i stanie się to własnością państwa. Dlaczego o tym mówię? Oprócz tego, że ważne wydarzenie, tworzy się Imperium Brytyjskie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że w tym samym roku zorganizowano stworzono pierwsze ustalenia prawne dotyczące funkcjonowania tych Indii pod władzą korporacji i za wzór negatywny uznano kolonie hiszpańskie. Gdyż uznano, że nastąpiło w koloniach hiszpańskich ta cała sytuacja buntu przeciwko Hiszpanii, wynikała z tego, że Hiszpanie pozwalali na mieszanie się ras i na awans urzędników pochodzących z tych mieszanych małżeństw. Anglia wprowadza więc zasadę, która będzie, korporacja, czyli kampania wschodnioindyjska wprowadza zasadę, która będzie obowiązywała w Indiach, potem już jak Indie staną się własnością nie korporacji, tylko państwa. Mianowicie nietolerowanie małżeństw mieszanych. Taka osoba, no chodziło oczywiście o mężczyzn, jeżeli miała oficjalnie małżonkę, ten Anglik miał małżonkę hinduskę, kończyła się jego kariera. A dzieci z takich związków nie mogły pełnić żadnych funkcji administracyjnych poza najniższymi, typu listonosz, zawiadowca na stacji. No to jest takie porównanie, powtarzam, oni to wpadli na ten pomysł, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Hiszpanii, ale również ja uważam, że dobry przykład na to, bo często pisze się o Imperium Angielskim, o Imperium Brytyjskim. Bardzo dużo jest tych książek, nie tylko angielskich autorów, ale również polskich, chwalących te imperium, żeby tak troszkę ten obraz jednak no, tego imperium bardziej rzeczywisty był, a nie ten idealny, który istnieje w części literatury historycznej. Ważne jest te wydarzenia w Indiach również. Również z tego powodu dla nas, czyli dla tego wykładu, dla dziejów Hiszpanii, że dowódcą wojskowym jest tam młody człowiek, który potem uzyska tytuł księcia Wellingtona. Jego starszy brat jest jednym z szefów kompanii wschodnioindyjskiej. On po tym udanej walkach, w którym dowodził oddziałami kompanii w Indiach, wróci do Anglii i tam dostanie za zadanie zorganizowanie korpusu interwencyjnego, który miał walczyć w Ameryce Hiszpańskiej przeciwko Hiszpanii, wspierając Libertadores, wspierając bojowników o wolność krajów Ameryki Łacińskiej. Ale że, tak jak powiedziałem, jest to epoka są to czasy olbrzymich przemian, kiedy sojusze się zmieniają bardzo często i co się stanie z Wellingtonem, to myślę, że przynajmniej część z Państwa wie z tym jego korpusem. Ten korpus, który miał walczyć przeciwko Hiszpanii w Ameryce Południowej, zostanie skierowany do Hiszpanii na Półwysep Iberyjski, żeby walczyć razem z Hiszpanami przeciwko Francuzom. Tak to w tych czasach te zmiany, bardzo często gwałtowne sojusze i nie tylko sojusze, wyglądały. Goya po tym, jak wychodzi z tej strasznej choroby, odpoczywa między innymi w domu księżnej Alby. On poznał małżeństwo wcześniej, ale w 1796 przebywa przez kilka miesięcy już po śmierci
małżonka księżnej, właśnie w domu księżnej Alby. No, z tego powodu narodziło się wiele, wiele różnych, no, nie chcę powiedzieć mitów, ale wiele z tym związanych jest historii. Nie będę tego komentował. No, ewidentnie, no, pamiętajmy tylko jedno, no, Goya miał wtedy 50 lat, no, jednak był schorowanym człowiekiem, powoli wychodził z tej choroby, ale to oczywiście o niczym nie świadczy. Dobrze, ewidentnie był zafascynowany księżniczką Alba, to nie ulega wątpliwości. 3 lata później wystawia na sprzedaż, no dobrze, tego pana sobie później obejrzymy, wystawia na sprzedaż Kaprysy, czyli inaczej Sny, które powstały troszkę wcześniej. W dziejach Hiszpanii następne lata, no już źle się dzieje, wojna z Francją, ale sytuacja gwałtownie się pogarsza. Ten sojusz z Francją po klęsce zadanej przez Napoleona prowadzi do wojny z Anglią, do wydarzeń związanych z blokadą kontynentu, próba Francji przerwania tej blokady, no i do wydarzenia, które dla istnienia Imperium Hiszpańskiego ma decydujące znaczenie, czyli bitwa pod Trafalgarem. Rok 1805, połączona flota francuska i hiszpańska, przy czym, żeby nie było wątpliwości, to flota hiszpańska stanowiła tutaj tą większą część tej podstawę tej floty sojuszniczej, zostaje rozbita przez Nelsona. No i to oznacza koniec utrzymania, nie jest niemożliwe już utrzymanie kolonii. Po prostu, jeżeli nie ma floty, która by mogła przerzucić wojska, która mogłaby walczyć z przeciwnikami, z okrętami przeciwnika, no wiadomo, że może to tylko doprowadzić do utraty kolonii w Ameryce. Ta flota była przez Hiszpanię budowana przez cały XVIII wiek. Po tym, jak faktycznie przestała istnieć i kupowano statki lub wypożyczano statki z innych krajów pod koniec, tak było w drugiej połowie wieku XVII, budowana przez cały wiek, strzeżona, żeby właśnie nie brała udziału w jakichś bitwach za wcześnie, żeby nie była użyta w wojnie. Wiadomo, że to będzie wojna przeciwko Anglikom, więc, bo oni panowali na morzach. No i niestety, zresztą zbudowana w bardzo inteligentny sposób, bardzo ciekawy, sprowadzono, nie mieli ich wtedy Hiszpanie, no tak się złożyło już, no, lata zastoju, kryzysu gospodarczego, nie mieli specjalistów od budowy okrętu, od budowy dział, sprowadzali ich potajemnie z Anglii, przekupując, dając wysokie pensje, nie mogli tego zrobić oficjalnie, więc sprowadzali przez Portugalię. I nie tylko przez Portugalię. Rzeczywiście olbrzymia praca wykonana w XVIII wieku, żeby tę flotę odbudować. Niestety kończy się to klęską pod Trafalgarem, 1805. Co w tym czasie robi nasz bohater? No, maluje dla Godoya, na osobiste zamówienie Godoya, obie Maje. To jest właśnie ten okres mniej więcej pokrywający się z wydarzeniami związanymi z klęską pod Trafalgarem. 1808 rok, ale jeszcze przedtem Ferdynand. Ferdynand, czyli syn Karola IV, nielubiany przez rodziców, potem powstanie mit, że to Godoy go odsunął od władzy, od chociażby tego, że uczestniczenie, jak to zawsze, następca tronu w różnego rodzaju uroczystościach, no, żeby pokazać tego następcę tronu, żeby też on sam się nauczył, w jaki sposób zachowywać się. Był ewidentnie odsunięty przez rodziców. Rodzice go nie lubili, to nie była sprawa Godoya. Ale zyskuje zwolenników wśród przeciwników Godoya, również wśród przeciwników jakichkolwiek reform, które częściowo Godoy jednak kontynuuje, i dochodzi w Aranjuez do zamachu stanu. Jak do tego zamachu doszło? Mianowicie Francuzi próbowali przekonać Godoya, że
żeby dogadał się z nimi, że można podzielić Hiszpanię. On tam dostanie jakiś skrawek terytorium na południu, część Algarve portugalskiego i część Andaluzji. Godoy się początkowo na to nabrał, ale potem zrozumiał, że to jest tylko gra ze strony Napoleona i postanowił zrobić to, co zrobiła rodzina portugalska królewska, królewska rodzina portugalska, uciec do kolonii. Portugalczycy, rodzina królewska uciekła do Brazylii, a więc ucieczka do Ameryki Hiszpańskiej. W pierwszym miejscu postoju, no bo jakiś czas zajmowała ta podróż do Kadyksu, żeby się zaokrętować, dochodzi do właśnie tego zamachu stanu zorganizowanego przez przeciwników Godoya, ale ogólnie mówiąc Godoy miał wielu przeciwników, również wśród reformatorów, ale tutaj chodzi o przeciwników jakichkolwiek reform w Hiszpanii. I zostaje Karol IV zmuszony do przekazania korony synowi. Na to wszystko odpowiada Napoleon, wzywając jednego i drugiego do spotkania we Francji, do Bayonne. Ten obraz powstał, proszę Państwa, właśnie to jest pierwszy z obrazów Goi, który przedstawia Ferdynanda. Ferdynand po zamieszkach w Aranjuez, po tym jak zabrał koronę ojca, i szykował się do wyjazdu właśnie na wezwanie Napoleona, dwukrotnie pozował Goi. To były bardzo krótkie chwile, po kilkadziesiąt minut dwukrotnie, ale Goi posłużyło, nigdy już więcej nie pozował Goi. Goya zawsze starał się malować właśnie nie ze szkiców, tylko jeżeli chodzi o portrety, tylko no, bezpośrednio z modela, ale w tym przypadku wszystkie następne portrety Ferdynanda powstały z tych rysunków i to jest pierwszy z nich przedstawiający właśnie przyszłego króla wtedy również, ale można powiedzieć, że uzurpatora, ale przyszłego króla Hiszpanii. A więc rodzina królewska udaje się do Francji. Wiemy, że wtedy nie ma takich środków przekazu informacji, chociażby telegrafu, żeby Hiszpanie wiedzieli, co się dzieje w tej Francji. Wydarzenia we Francji, ta cała historia z przekazaniem korony, Napoleon Ferdynandowi mówi, żeby oddał koronę ojcu, ojciec przekazuje Napoleonowi, Napoleon się zastanawia, niby się zastanawia i w końcu przekazuje koronę Hiszpanii swojemu bratu Józefowi. To nastąpiło później niż te wydarzenia, o których za chwilę opowiem, czyli wydarzenia 2 maja. Tutaj specjalnie pokazałem Państwu ilustrację. Tak, przekazałem specjalnie ilustrację Soroi, wybitnego malarza hiszpańskiego, ale już końca XIX, początków XX wieku, bo o tych słynnych obrazach Goi opowiem za chwilę. Więc tu jest scena z obrony budynków, w których mieściła się artyleria z dwoma bohaterami powstania, ale właśnie powstanie. 2 maja wybuchła powstanie przeciwko Hiszpanom. Jak do tego doszło, Karol IV poprosił, ażeby przyjechała do niego ta reszta rodziny, która została, to znaczy córka, która już była wtedy, miała dzieci i najmłodszy z synów. No i wsiadają oni do karety, zaczynają padać okrzyki, Francuzi porywają dzieci królewskie, dochodzi do tumultu. Elita hiszpańska, madrycka, zarówno cywile, jak i wojskowi są absolutnie przeciwni jakimkolwiek rozruchom, uważając słusznie, że powstanie nie ma żadnych szans, ale przenosi się wydarzenia, no już są niekontrolowane. Do buntu dołączają tylko dwaj młodzi oficerowie artylerii, których tutaj widzimy, Daoiz i Velarde. Ale to nie ma szans, oddziały francuskie w Madrycie liczą 30 tysięcy bardzo dobrych żołnierzy. I kończy się to katastrofą. Istnieje nawet historyk francuski, Gérard Dufour, nawet twierdzi, że była to prowokacja francuska. W tym znaczeniu, że Murat, który marszałek Napoleona, który dowodził tymi oddziałami francuskimi, myślał, że uzyska koronę. Przypominam, że jeszcze Napoleon nie przekazał korony w tym momencie, 2 maja, nie przekazał korony
swojemu bratu. A no, nie miał Napoleon tylu braci, żeby przekazać korony wszystkich państw europejskich, które albo tworzył, albo korony zabierał tym państwom, tym dotychczasowym władcom. Więc oczywiście marszałkowie napoleońscy również dostawali korony różnych tworzonych przez niego państw. Murat na to liczył, a co jest najlepsze, żeby szybko i łatwo zyskać uznanie o imperatora, no oczywiście stłumienie, szybkie zamieszek. Ale tak prawdę powiedziawszy, to nie ma znaczenia, czy to była prowokacja, czy nie. No jest te stare przysłowie, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Czyli powstanie w Madrycie przenosi się na cały kraj, Francuzi są wypierani, muszą opuścić Madryt, muszą uciekać faktycznie z większości terytorium Hiszpanii. I w tym czasie Madryt już wyzwolony, pierwsze oblężenie Saragosy kończy się wycofaniem Francuzów. Generał Palafox, który dowodził tą obroną, prosi Goya, ażeby przyjechał do rodzinnego miasta. Goya, nie wiem czy Państwo wiedzą, urodził się w małej miejscowości oddalonej od Saragosy, ale to był no, prawdopodobnie przypadek, to była miejscowość rodzinna jego matki, ale cała rodzina mieszkała, inne dzieci urodziły się z tego małżeństwa w Saragosie. A więc generał Palafox, dowódca obrony Saragosy, prosi Goya, żeby przybył do miasta i po prostu namalował to, jak miasto się broniło. To jest bardzo ważna podróż, proszę Państwa, nawet nie sama wizyta w Saragosie. Wtedy Goya widzi zniszczenia wojny. I to będzie podstawa, jeżeli chodzi o to, co on sam widział. Niektóre z tych obrazów, zresztą rysunków są zatytułowane. Ja to widziałem, to są właśnie z tej wyprawy do Saragosy, i z powrotem do Madrytu. Inne są z opowiadań, no tutaj jest bohaterka już drugiego oblężenia, ale Saragosy, z Agustina de Aragon. Kewalor, tak to ten rysunek taki ma tytuł, ale powtarzam, powiedziałem to dlatego, żebyśmy sobie ułożyli to, kiedy sam pomysł na ideę, pomysł może już nie, na konkretne obrazy, rysunki, te okropieństwo wojny, w jaki sposób to się zaczęło, jakie doświadczenia miał Goya, oprócz oczywiście wydarzeń w samym Madrycie. Tak to wyglądało. Drugie oblężenie Saragosy, Francuzi, Madryt, co się stało? No, stało się to, że Napoleon, zdenerwowany niepowodzeniami swoich dowódców, sam wkracza do Hiszpanii. Dzięki naszym szwoleżerom 30 listopada 1808 roku może wkroczyć, 30 listopada jest atak szarża pod Somosierą. Jeżeli by tej szarży nie było, musiałby otoczyć masy, musiałby okrążyć masyw centralny, żeby dotrzeć do Madrytu. Także szybko dociera do Madrytu. Miasto znajduje się znowu w rękach francuskich. No i oczywiście przywozi swojego brata jako króla. I tutaj mamy, proszę Państwa, alegorię namalowaną na życzenie władz miasta już znajdującego się pod panowaniem Józefa Bonaparte, alegoria Madrytu namalowana przez Goję i cała historia. Radzę Państwu zajrzeć do internetu, łatwo znaleźć tutaj filmik jest i w postaci również ilustracji, co się z tym obrazem działo. Widzimy tutaj, proszę zobaczyć tutaj, Dos de Mayo. To jest ostateczna wersja, która teraz znajduje się w Muzeum Historii Madrytu. Goya namalował tutaj, w tym miejscu dokładnie, gdzie jest napis Dos de Mayo, namalował portret Józefa Bonaparte, króla Hiszpanii z łaski Napoleona. Potem, kiedy, tak w największym skrócie, potem kiedy zostanie Francuzi wyrzuceni z Madrytu,
pojawi się napis Konstytucja, kiedy Ferdynand wróci do Hiszpanii, a jest przeciwnikiem Konstytucji 1812 roku, a więc Goya zostanie poproszony o namalowanie portretu Ferdynanda i w tym miejscu będzie portret Ferdynanda. Powtarzam, już malowany nie, znaczy na podstawie tych rysunków, które wcześniej wykonał. Potem okres, o którym jeszcze opowiem, mam nadzieję zdążę, trenio liberal, okres krótki, ponad 2 lat władzy liberałów, więc znowu napis Konstytucja i na koniec w wieku XIX, w latach 70. zmiana na Dos de Mayo i ten, w ten sposób to przetrwało do dzisiaj. No, ja uważam, że to jest bardzo ciekawe ze względu na właśnie jak zmieniała się sytuacja po prostu w tym bardzo krótkim okresie czasu 1808-1814 od rozpoczęcia wojny z Francuzami aż do powrotu Ferdynanda. Dobrze. No i tutaj przechodzę do tych dwóch najbardziej znanych obrazów. Szarża Mameluków, 2 maja. Te dwa obrazy, proszę Państwa, no, ja wiem, że czasem na zajęciach dla studentów, którzy przychodzą z taką wiedzą, jaką przychodzą na studia iberystyczne, mam nadzieję, że na sali tutaj tak źle nie jest, ale dlatego troszkę będę się powtarzał. Te dwa obrazy powstały w roku 1814, a przedstawiają wydarzenia z roku 1808. Co więcej, wiemy z dokładnych badań rysunków Desastres de la Guerra, że te rysunki, które można nazwać patriotycznymi, tak jak właśnie Agustina de Aragon, powstały, proszę Państwa, po tym, jak namalował większość tej kolekcji. To znaczy jakby no, była to forma zadośćuczynienia nowym władzom za postawę, którą zajął w czasie francuskiego panowania w Madrycie i w Hiszpanii. No. Co się dzieje w Hiszpanii w tym czasie po wybuchu powstania? Powstają Juntas de Defensa, które pierwsze w maleńkim wówczas miasteczku Mostoles, które proklamują wojnę Francji i równocześnie uznają Ferdynanda za króla Hiszpanii. Dlaczego tego Ferdynanda, El Deseado? No, tak jak powiedziałem w skrócie wielkim, był tak mało znany, że wszyscy Hiszpanie, nie wszyscy, ale większość pokładała w nim olbrzymie nadzieje. Gdyby go lepiej znali, tutaj może był to błąd rodziców właśnie, że tak go odsuwali od różnych wystąpień publicznych, to może ta miłość do Ferdynanda nie byłaby tak wielka, jaka była. A widziano w nim, no i tutaj oczywiście te elementy najbardziej przeciwne reformom, to przy pomocy propagandy tą całą popularność Ferdynanda zwiększały. A więc sytuacja jest taka, że te hunty istnieją, ale Ferdynand, proszę Państwa, żeby nie było wątpliwości, Ferdynand jest im przeciwny. Wydaje rozkaz dowódcom wojskowym, ażeby te hunty likwidowali. I są takie sytuacje, one są likwidowane próbują je Francuzi zlikwidować, te hunty muszą, najpierw tworzą huntę centralną, przedstawiciele potem muszą uciekać do, hunta musi ta centralna przenieść się do Kadyksu, ale na przykład na północy Hiszpanii hunty centralne zostały zlikwidowane przez dowódców wojskowych wiernych Ferdynandowi, bo Ferdynand wydał taki rozkaz. Pamiętajmy o tym. To ważna jest no, dla oceny całej sytuacji, dla oceny samego Godoya, postawy Godoya. Ta hunta centralna, która przeniosła się do Kadyksu ze względu na osłonę miasta przez flotę brytyjską, Francuzi nie mogli tam się dostać. No, potem zostaje zwołane zgromadzenie konstytucyjne, kortezy konstytucyjne i w końcu uchwalona w marcu 1812 roku konstytucja. Sam Napoleon nadał konstytucję wcześniej. Była to ta napoleońska konstytucja dość radykalna w pierwotnej formie, potem on ją dość mocno zmienił i faktycznie była, uznając, że Hiszpania nie jest dostosowana do tych reform jego, była faktycznie, no, mówiąc w największym skrócie, mniej radykalna niż ta konstytucja uchwalona przez samych Hiszpanów w Kadyksie. W samej Hiszpanii trwa walka partyzancka, no tutaj pojawia się właśnie w Polsce, podobnie jak we Włoszech i w tej części Europy, ten termin używamy, partyzanci, termin włoski.
na całym świecie, poza może Francją, gdzie jest jeszcze termin maquis, dla partyzantów używa się to określenie guerrilleros. Wziął się on z tego, że generałowie francuscy krytykowani przez Napoleona, że musi utrzymywać ponad 100 tysięcy żołnierzy, które jest mu potrzebne do walki chociażby z Rosją, odpowiadali, że trzeba zrozumieć charakter tej wojny, że to nie jest wielka wojna, la grande guerre, tylko to jest cały szereg małych wojenek i stąd ten termin guerrilla. Radzą sobie bardzo dobrze ci guerrilleros, ci partyzanci. Rzeczywiście Francuzi muszą utrzymywać olbrzymią armię, chociaż pokonać Francuzów i zdobyć duże miasta nie są w stanie, to dopiero pomoc tutaj ze strony Anglii, tego korpusu, o którym mówiłem, Wellingtona, doprowadzi do wyparcia Francuzów. W 1811 roku ma miejsce, no, trwająca prawie rok, epidemia głodu, straszliwa epidemia głodu. Goya ją przeżywa, no ale jego rodzina, ale no, rysunki, które pozostawił, rzeczywiście są wstrząsające. Wellington wkracza do, w połowie roku 1812 wkracza do Madrytu. Goya maruje portret angielskiego dowódcy. I tutaj dochodzi do epizodu, no, ważnego dla pokazania postaci Goya, mianowicie te oddziały Wellingtona zostają wyparte, ale zanim to się stanie, Goya, obawiając się represji, pomimo właśnie namalowania obrazu i przedstawiającego angielskiego dowódcę, próbuje uciec do Portugalii. Obawiając się represji ze strony zwycięzców, ze strony Ferdynanda, próbuje uciec do Portugalii. Władze właśnie popierające Ferdynanda ostrzegają go, że oznacza to konfiskatę majątku. Rodzina, syn jedyny, którego ma, oraz partnerka Leocadia Weiss przekonują go, żeby wrócił do Madrytu. No i rzeczywiście w tym momencie jeszcze jakieś represje go nie dopadają. Znaczy, myślę, że to jakby tłumaczy samą postawę Goi wcześniejszą, jako reformatora i człowieka, który ewidentnie współpracował z Francuzami. Oczywiście nigdy nie był przekonany do nich w sposób ostateczny, bo ta grupa, która poparła Francuzów, tłumaczyła to w ten sposób. Oni to zrobili zupełnie świadomie. Nie mówię o urzędnikach. Część urzędników poparła Francuzów, władze francuskie, uważając, że kraj nie może funkcjonować bez funkcjonujących urzędów. I oni zresztą potem, jak Ferdynand wrócił, a nie przeciwstawili się Ferdynandowi, poparli jego nieuznanie konstytucji kadykskiej, nie byli represjonowani. Ale ci reformatorzy, którzy byli najbardziej radykalni, opuszczają Hiszpanię po klęsce Napoleona. To jest, proszę Państwa, 12 tysięcy rodzin. 12 tysięcy rodzin, proszę to pomnożyć. I udają się na emigrację do Francji. A więc Goya w pewnym momencie, no, zauważmy, że nie udaje się do Francji, myśli o ucieczce gdzie indziej, ale no, z tego rezygnuje. Ferdynand wraca po zwycięstwie wspólnym Anglików, Wellingtona i partyzantów hiszpańskich, guerrilleros, wraca do Hiszpanii. Nie zgadza się na zaakceptowanie, podpisanie konstytucji 1812 roku. I oczywiście oznacza to problemy dla tych zwolenników reformy, którzy pozostali w Hiszpanii. Może jeszcze dodam ten obraz, ja nie mam czasu, tutaj przedstawię dokładnie obrazu Francesados i całego problemu tych reformatorów. Jest na ten temat wiele książek, ale powiem, że były osoby, które wśród reformatorów, i to bardzo ważne, które nie poparły Francuzów, chociażby ten przyjaciel, którego Państwu już pokazywałem,
Goi, ten wielki reformator Jovellanos, on nie poparł Francuzów i został członkiem jednej z hunt, które działały i reprezentowały tą Hiszpanię, która nie podporządkowała się Napoleonowi. Ale wracam do powrotu Ferdynanda do Hiszpanii, do Madrytu. Zostaje poddany Goya czystce, tak jak te wszystkie osoby, które uciekły, no również, znaczy które nie uciekły. Te, które uciekły, to była bardzo prosta sprawa, im konfiskowano majątek. Część osób nie uciekła, a więc są przeprowadzane dochodzenia. O co jest oskarżony Goya? To jest ciekawe. Oskarżony jest o to, że nosił medal, który stworzył Józef Bonaparte, że był cały czas oficjalnie nadwornym malarzem 1808-1814 oraz oskarżenie o to, że pomógł wybrać obrazy, które Napoleon zabrał do Francji. Jak się broni Goya? Broni się w ten sposób, że order otrzymał, ale go nigdy nie nosił oficjalnie, nigdy się z tym orderem nie pokazał. Nie pobierał pensji, to jest prawda, był formalnie nadwornym malarzem Józefa Bonaparte, ale pensji przez ten okres nie pobierał. Przez cały ten okres utrzymywał się z zasobów, które z tego, co zarobił wcześniej. Sprzedawał po prostu biżuterię, szczególnie w okresie tego głodu. To był jedyny sposób, żeby ten głód przetrzymać, cała jego rodzina. I no, ten trzeci zarzut rzeczywiście jest, w końcu był najpoważniejszy. Jak się go ja tłumaczył? Tłumaczył się w ten sposób, że wybierał specjalnie słabsze dzieła, że nie wybierał najlepszych dzieł. No proszę Państwa, znowu mamy taki jakby śmiech historii, czy jak to nazwać. Te dzieła, które chciał zrabować Napoleon, zostały przejęte przez Wellingtona. I Wellington zwrócił się z prośbą, czy może je zabrać. No to była tak zwana propozycja nie do odparcia i Ferdynand zgodził się. Tak się skończyło z tymi dziełami. No, tam niewątpliwie jedno dzieło było bardzo wybitne i dlatego znajduje się dzisiaj w Londynie, czyli jedyny akt Velázqueza, Wenus przeglądająca się w lustrze. Tak to wyglądało. Jest krótki okres, kiedy zwolennicy konstytucji, liberałowie uzyskują władzę, to są lata 1820-23. Goya z nimi współpracuje, no i znowu ma problemy po tym, jak wskutek interwencji Świętego Przymierza, to Święte Przymierze, Rosja, Prusy, Austria rozkazują Francji wykonanie tej brudnej roboty, oddziały francuskie wkraczają, obalają rządy liberałów. Ferdynand z powrotem już naprawdę nie tylko panuje, ale i rządzi. Co prawda wymuszają, nawet te mocarstwa reakcyjne wymuszają na Ferdynandzie złagodzenie polityki, ale to złagodzenie polityki jest tylko częściowe, dlatego że te elementy najbardziej przeciwne reformom i najbardziej chętne do represjonowania zwolenników reform biorą sprawy w swoje ręce, powstają tak zwane juntas de fe, bo Ferdynand przywrócił inkwizycję w 1814 roku, ale kiedy liberałowie zlikwidowali na początku lat 20. nie przywrócił inkwizycji po tym, jak uzyskał pełnię władzy w 1823 roku. Powstają więc oddolne instytucje, które faktycznie pełnią funkcję inkwizycji. Tutaj chcę pokazać bohatera wojny z Francuzami, a równocześnie ofiarę i Ferdynanda, i właśnie tej niby inkwizycji, tych juntas de fe. Jedną z ofiar, El Empecinado, tak jak mówiłem, przypominam, obraz Goi. Najważniejszy dowódca partyzantki, dwóch ich było, Espos i Mina w rejonie Aragonii i właśnie z El Empecinado chłop, który co prawda brał udział w wojnie, właśnie tej wojnie o Rosyjon, więc nabył pewne doświadczenie wojskowe. No i potem stworzył największe oddziały, najbardziej dotkliwe dla Francuzów oddziały partyzanckie, które działały w centralnej Hiszpanii, od Cuenki do Burgos, od Segowii po Guadalajarę. Generał Higo, ojciec Wiktora Higo, tego wybitnego powieściopisarza francuskiego, który zresztą jako chłopiec był razem z ojcem w Hiszpanii w czasie
wojny. W każdym razie zorganizował specjalne oddziały złożone z Hiszpanów, które tropiły partyzantkę. Ten pomysł spadł jeszcze, jak był doradcą Józefa jako króla Neapolu i tam skutecznie zwalczył partyzantkę antyfrancuską. W Hiszpanii mu się nie udało. Empecinado po prostu, no, mówiąc w skrócie, pokonał te oddziały i go. Ale dlaczego tutaj go pokazuję, kiedy mówię o represjach? Dlatego, że El Empecinado był zwolennikiem Konstytucji 812 roku. Odgrywał dużą rolę w czasie tej trzylatki liberałów i potem był w Portugalii, nie chciał się udać do Francji, jeszcze podobnie jak wcześniej Goya. Kiedy wrócił, został aresztowany, skazany na karę śmierci. Makabryczny zupełnie sposób wykonania wyroku, dlatego że on po torturach i po długim pobycie w więzieniu nie mógł chodzić, a pomimo tego miał kajdany, został przyniesiony na miejsce straceń i rozstrzelany. Tych ofiar było więcej. Myślę, że no już tutaj czasu nie mam, żeby o nich opowiedzieć. Ripoll, skazany za głoszenie deizmu, którego taka junta w Walencji po prostu nie mogąc spalić jako heretyka, powiesili go, namalowali wokół na tekturze płomienie, a potem ciało zgodnie z tradycją, bo ciało heretyka, właściwie prochy po spalonym heretyku nie można było wyrzucić, nie można było, przepraszam, schować w ziemi, pochować w ziemi, więc wrzucono to ciało Ripolla do rzeki. Tak to wyglądało. Goya miał się czego bać, zwraca się do króla z prośbą, czy może udać się do Francji na leczenie. Król się zgadza, Ferdynand się zgadza, Goya udaje się do Francji. No, dłuższy pobyt w Paryżu, potem osiada w Bordeaux, gdzie jest to główna kolonia właśnie tych wszystkich afrancesados. I jeszcze zresztą będzie dwukrotnie w Madrycie, załatwi no po prostu kontynuowanie wypłacania mu tej pensji, która mu była należna, właściwie emerytury, która mu była należna. I to jest obraz, no jeden z ostatnich, autoportret. Po tej pierwszej swojej chorobie nie znosił lekarzy. Uważał, że ta choroba, złe leczenie doprowadziło do tego jego stanu, do utraty głuchoty. Zmienił zdanie na temat lekarzy pod koniec życia i to jest właśnie jego lekarz, Arrieta, jeżeli dobrze pamiętam, się nazywał. Sympatyczny oczywiście obraz pokazujący Goyę i jego malarza już w Bordeaux. No i na koniec ten rysunek. Uważam, że to wspomniałem już o tym, że widać wyraźnie, że jeżeli jest taki okres w dziejach Hiszpanii, gdzie nie dzieją się złe rzeczy, Goya tworzy zdecydowanie bardziej optymistyczne dzieła, czy rysunki, czy obrazy. A gdy dzieje się źle, te obrazki są, rysunki straszne zupełnie. W tym ostatnim okresie swojego życia ewidentnie to już taki osiągnął stan jakiegoś uspokojenia i nawet ten obraz, A Una Prendo, który no jest w moim przekonaniu jednak sympatyczny, pokazujący jego, jak no, musi się nauczyć chodzić o kulach, tak? Zarośnięty cały. Tak to wyglądało. Myślę, że no, przybliżyłem Państwu tą postać i równocześnie w miarę wytłumaczyłem te wszystkie rzeczy związane z postawą Goi. No cóż, no, można byłoby jeszcze oczywiście o tym mówić. No, może na koniec tylko przytoczę wiersz Słowackiego, który no, napisał tak, zastanowił się po prostu, co by się stało, gdyby powstanie listopadowe 1830-31 powiodło się i on doszedł do wniosku, miał pesymistyczne zdanie na temat polskich elit politycznych i doszedł do wniosku, że byłoby tak źle jak w Hiszpanii, proszę Państwa, tego okresu. Czyli no, Goya i jego otoczenie miało w dużym stopniu rację, oceniając Ferdynanda w ten, a nie inny sposób. I tutaj, czyli inaczej mówiąc, no po prostu, czy można nazwać Goję zdrajcą? No ja nie sądzę, no bardziej zdrajcą można nazwać Ferdynanda, tutaj bez wątpliwości. No, komentarz Słowackiego, komentarz króciutki. Chcesz wiedzieć, czym dziś byłby nasz kraj odzyskany w 31 roku? To patrz na Hiszpany. A już ziarno, które było w czasu łonie, Austriak jakiś baba siedziałby na tronie. No i tak dalej, tutaj mowa o, że ministrami byliby w Polsce uszablone grube Narwaezy,
No i dostaje się również swoim kolegom wieszczom. Najlepszy jest to Mickiewiczu fragment. Pod wojennym prawem i pod biczem Barceloną byłoby Wilno z Mickiewiczem. Czyli jakby zakładał, że Litwo, ojczyzno moja, to nie był przypadek i tak jak katalończycy, to by Mickiewicz organizował jakąś rewoltę na terenie Litwy. Żeby już naprawdę skończyć. XIX wiek, proszę Państwa, dla Hiszpanii niestety w dużym stopniu będzie wiekiem straconym. Polska będzie pod zaborami, ale tak się złoży, że bardzo dobrze wykorzysta ten wiek XIX. Powiem tylko o jednej rzeczy. Hiszpania miała olbrzymi problem z długiem, który ze względu na późniejsze wojny karlistowskie nie była w stanie spłacić. Polska w latach 1815-30, czyli do powstania listopadowego, dzięki polityce Druckiego-Lubeckiego spłaciła całkowicie olbrzymi dług, który miała porównywalny z Hiszpanią. Polska wykorzystała lepiej XIX wiek, nie będąc krajem niepodległym, niż Hiszpania, aż przynajmniej do ostatniej ćwierci wieku, kiedy w Hiszpanii zaczęło się również zmieniać. To tak może, żeby, powtarzam, nie powiedziałem to, tego, żeby, no, że powiedziałem to, żeby docenić tą postawę Goi krytykowaną i że w gruncie rzeczy miał rację, oceniając tak, a nie inaczej sytuację w Hiszpanii. Dziękuję bardzo. Thank you.